Dlaczego w ostatnich dniach Niemcy zaczęły umoralniać Polskę i mówić, że to Polska finansowała machinę wojenną Putina? Wszystko wygląda na dobrze zorganizowaną wojnę informacyjną z Polską. Zresztą chciałbym, żeby Polska kiedyś nauczyła się tak prowadzić swoje wojny informacyjne i je wygrywać. Cała akcja zaczęła się od słów ambasadora Niemiec w Polsce. Ambasador zapytał się ministra Błaszczaka, czy wie, ile miliardów złotych Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię. A czy pan ambasador wie, ile Niemcy przelewały pieniędzy w zamian za energię? Wszystko w bardzo dobry sposób wyjaśnia dr Czaban, który śledzi politykę Niemiec wobec Polski już od ponad 30 lat. Według niego jeszcze nigdy nie było z ich strony tak zmasowanego ataku. Na początek nastąpił atak niemieckiej prasy na Polskę i oskarżenie o mordowanie dziesiątek osób na granicy białoruskiej. Ten atak idealnie skoordynowano z wystawą zorganizowaną w Parlamencie Europejskim przez Ochojską. Wystawa oczywiście oczerniała Polskę. Oraz oskarżenie Polski przez ambasadora Niemiec, o którym wspominałem na samym początku filmu. Dodatkowo Niemcy zaniżają wartość polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy i zawyżają swoją. Dodatkowo ambasador Niemiec oskarżył Polskę o wystawianie nowych rachunków za stare rany, sugerując, że Niemcy zapłaciły już reparacje, a Polska ciągle stawia nowe żądania. A co najważniejsze, Niemcy w ciągu ostatnich kilku tygodni zaczęły werbalnie przechodzić na stronę Ukrainy. Niemcy ustawiły się w końcu w najdogodniejszej dla siebie pozycji moralnego autorytetu. Choć wcześniej mówiły, że pomoc Ukrainie jest zbyteczna, bo i tak przegra wojnę. Obecną pozycję Niemcy wykorzystują od razu do opóźnionej relacji swego najważniejszego celu, dyskredytowania i osłabiania Polski poprzez podważanie naszej silnej pozycji moralnej. Oraz oczywiście zaniżania naszej pomocy wojskowej Ukrainie. Temu właśnie służy robienie z Polaków morderców Żydów, morderców uchodźców na granicy, sojuszników i finansistów Rosji. Według doktora Czabana średniodystansowym celem jest znaczące osłabienie polskich roszczeń reparacyjnych. A długodystansowym celem jest osłabienie pozycji gospodarczo-politycznej Polski i spowolnienie naszego rozwoju. W ostatnich latach Niemcy przyzwyczaiły się do roli lidera, który rozgrywa karty instrumentami Unii Europejskiej. Niejednokrotnie w imię jakichś wyższych wartości moralnych, klimatycznych czy jednościowych. Wszystko tylko z nazwy. Dodatkowo na Onecie opublikowano artykuł, który mówił o wadach karabinku Grot, chociaż sami żołnierze ukraińscy są bardzo z niego zadowoleni i niejednokrotnie go wychwalali, zaś Onet napisał: miażdżący raport polskich specjalistów o karabinku Grot po szkoleniu z Ukraińcami. Przepraszam, specjalsów. A karabinek, który ma być Grotem, jest made in USA. Jak wiadomo, karabin Grot jest produkowany w Polsce, tak więc nie wiem, co to jest tu na zdjęciu. Może to ten karabin jest słaby. Oczywiście od razu to podchwyciła rosyjska prasa i rosyjskie portale, mówiąc, że przekazujemy Ukrainie wadliwe karabinki, których się po prostu pozbywamy. W taki sposób je utylizujemy. Dodatkowo niemiecki dziennik Die Zeit opublikował artykuł, w którym mówi, że niemieckie władze ustaliły, jak wysadzono Nord Stream 2. Oczywiście według nich łódź użyta do wysadzenia gazociągu pochodziła z Polski. Według gazety w przeprowadzeniu zamachu brało udział 5 mężczyzn i 1 kobieta, a jacht został wynajęty od firmy z siedzibą w Polsce. Jak widać, nie ma niezależnych mediów i każde media realizują czyjąś agendę. Jak film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał.